Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej, gramy w Sekiro i jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłem, kiedy zakończyłem ostatniego live'a. Dosłownie, zero różnic. Tak więc nie będę tu może opowiadał co i jak, ci którzy są zainteresowani wydarzeniami polecam obejrzeć live'a, powinien być na playliście. No. I ogólnie mówiąc, jesteśmy coraz bliżej zakończenia. Chociaż nie będę ukrywał sam dalej, nie wiem jakiego. Niby wcześniej mówiłem, że chcę jedno konkretne na live'ie też, ale... tego co się dowiedziałem... mam możliwość dokonania aż trzech. Trzech naraz, więc... rozumiecie, jest to... jak dla mnie jest to bardzo sporo, patrząc nawet na to, że... no nie spodziewałem się nawet tego. Więc wracając do tematu po raz kolejny, zobaczymy jak będzie. Może pokażę to, o którym myślałem od początku, może jakieś inne. Ale póki co zwiedzamy tą nadzwyczajnie dziwną lokację. Też może nie jest aż taka niezwykła czy dziwna, patrząc na nazwę, że to jest chyba źródlany pałac czy jakoś tak. Zresztą mniejsza o to. Okej. Nie wiem co to miało być, ale właśnie umarłem. Dobra. Czyli tam trzeba wejść w ten sposób, żeby tego w czerwonym płaszczu po prostu unicestwić. Okej, dobra. No ale skoro zginęłem, to zrobię coś, co właśnie ponoć ma mi pomóc osiągnąć jedno z tych późniejszych zakończeń. O nie, połowa gotówki. Właśnie, a propos. 6 punktów. Oznacza to, że jestem coraz bliżej osiągnięcia tego, co chciałem. Krzyż Oshiny. O, jakiś achievement. Mistrz sztuki walki. Dobra, mniejsza to. No i nareszcie będę mógł zdobyć to coś. Potężna zdolność, z tego co słyszałem raz. Nie mam nawet chyba... dobra, nie będę mówił, że odblokowałem, bo sam nie jestem pewien. Ale okej. Tak więc... lecimy robić coś związanego z jednym z zakończeń, nawet nie wiem, które. Pamiętam tylko, że... stary grób. Właśnie to miało być tutaj, czy coś, więc... niestety nie odblokowałem ponownie tego zakończenia. Nie będzie... znaczy jakiego zakończenia. No... posążka. Wiem, że tam trzeba iść, bo ktoś mi wspomniał, że jeśli chce zrobić pewne zakończenie, nie mówił które, to warto tam zajrzeć, chociaż... powiem szczerze, chyba podejrzewam które, bo jednak... patrząc na całokształt... o! No właśnie, kontynuując, patrząc na całokształt, to... prawdopodobnie... to całe z oddaniem mocy. Nie pamiętam nazwy ani nic, więc pozwólcie, żeby określił to tak swoimi słowami. No mogę już zrobić, bo prawdopodobnie wszystko mam załatwione. Potem co dalej było? A, jestem tutaj, okej. Dalej, no. To standardowe, z tego co wiem, nie wymaga żadnych działań. Tylko po prostu przejście gry na tej ścieżce. No natomiast to trzecie, no to już ostatnie z tych wszystkich, czyli inaczej mówiąc, prawdopodobnie będzie to zakończenie, ten cały oczyszczenie, puryfikacja, czegoś tak. Zresztą mniejsza o nazwę. Wiadomo o co chodzi. To ciekawe, już tu byłem, ale oczywiście, no byłem na tyle głupi, że nie wykorzystałem okazji do blokowania ponownie posążka. I chyba się trochę tutaj zmieniło. Nie, no raczej nie, raczej to ja po prostu coś mylę. Kto mi znowu zauważył? Dobra, nieważne kto. O! Można podsłuchiwać, a to fajne. Stary pan. Czyli, że... z tego co zrozumiałem, dla nich upadek... tego, jak mu tam... Ishina oznacza koniec. Że się nie dziwię, patrząc na to. Jakie legendy na tamtego umiejętności... mnie były już pokazywane podczas gry.
Czy w sumie nawet były bezpośrednio... O! Dobra, myślę, że tak. Dobrze myślałem, że tutaj trzeba będzie iść. Na kontynuując, nawet nie ma co się dziwić, jeśli... Tutaj tylko na szybko pokażę. To było w tej kategorii? Czy w innej? Nie. Nie. Też nie to było chyba. No właśnie. Styl Ashiny. Inaczej mówiąc, historia Ishina Ashiny. Potem Mushin, kolejne super zdolności powiązane z Ashinem. O, super plasmaczej krwi, fajnie. Pewnie to był jakiś dar pożegnalny, ale no. No teraz to przynajmniej mogę powiedzieć, że jasno wiem, gdzie ona idzie, więc idę z nią. Może okaże się, że coś fajnego będzie. I powiem szczerze, prawdopodobnie wiem, do czego to zmierza. Dzięki gościu, który mi to zaspoilerował. Ale nie będę się tym przejmował jakoś wielce, tylko muszę po prostu sam sprawdzić, co i jak. Was the sculptor able to help? Unfortunately, no. I'm afraid we'll need to look for other clues. Goodbye, ma- Dziwne. Z tego, co ja kojarzę z... właśnie też tych podpowiedzi. A true wolf would choose for himself how to use his fangs. The look on your face tells me you've done just that. Dobra, mniejsza to mam trochę gotówki, to może przydałoby się pomontować nowe narzędzia. W sumie parasol Feniksa może być. No i tutaj właśnie się zaczyna to, o czym opowiadałem, tak po części. Lazurt. Powiem, że dalej nie wiem, jak go zdobyć. Wiem tylko, że on istnieje. I nie wiem, czemu wydawało mi się, że do parasola był potrzebny, no ale na szczęście nie jest. Natomiast są potrzebne takie materiały, których jeszcze nigdy nie widziałem. A jeśli widziałem, to tak mało, że po prostu... No nie za dużo z nich pamiętam. W szczególności jak zdobyć. Dobra, ale jeśli tutaj jest ta dysza cała, to gdzieś musi być jeszcze inny sposób na tą dyszę. A z tego co kojarzę, nie poulepszałem jej za bardzo. A no faktycznie tutaj jest. No ale dobra, mniejsza o to. Say, what? Did you know this temple is horribly drafty? Sure it is. No, to kontynuując. I słyszałem, że tutaj mam po prostu zdobyć co trzeba, żeby móc robić dalszy wątek jednego zakończenia, więc... Może trzeba podsłuchać? Nie wiem. Nie no, nie wygląda na to, chociaż... Możliwe, że po prostu Emma musi się ruszyć coś. Ja już szczerze nie wiem. Wiem tylko, że ponoć jest to dosyć warte uwagi. Nie no, nie ma opcji, żeby podsłuchiwać, więc... Chyba, że... Już nie bez powodu jest tutaj ta dziura. Chociaż... Nie no, nie może być bez powodu. Chyba, że trzeba z nim pogadać jeszcze, no nie wiem. Sculptor. What? Can you use a cup of tea? Say, what? Did you this temple? Sure. Dobra, chyba nie zrozumiem nigdy. Oh, you... What's the... I'm a... Goodbye. Chociaż może trzeba z nim pogadać. Oh, I'm a... No, ja już sam nie wiem. Bound to be the divine heir of the dragon's head. My wish is he could be freed of this burden. That is... Powiem szczerze, już przestaję rozumieć. Ponoć wystarczy tutaj
pogadać o czymś? A faktycznie jest, jest sposób, wow. Okej, chyba mnie to nawet zaciekawiło bardziej niż... niż się spodziewałem. One of us must die. What did that mean? Were you listening this whole time? Tell me. I saw it. That day beneath the branches of the Everblossom tree, Lady Tomoe tried to commit suicide. Why? She said those made immortal by the oath of the dragon's heritage shackle their masters. So in order for the purification to occur, the oathbound of the dragon's heritage must die? Yes, precisely. But she was unable to achieve the purification. Correct. She did not have the mortal blade. I don't want to lose Lord Kuro, or you, but all paths are leading to dead ends. Wiecie co? Zaciekawiło mnie to chyba. Chciałbym zobaczyć wszystkie zakończenia możliwe, więc... jeśli gra nie będzie robiła jakichś wielkich problemów z tym, to możliwe, że finałowy odcinek. Albo live, bo swoją drogą będziecie mieli ankietę, czy chcecie, żebym kończył na odcinkach, czy na live'ie. Pokażę wszystkie zakończenia. Ale dobra, póki co gadamy i robimy wątek tego wszystkiego, bo ja chcę mieć wszystko dostępne. Teraz już na pewno. Must be done. I will live by those words, as my master does. Here. Dzwonek ojca. Te, dobrze mi mówili. Dzwonek, który należał do Sowy. Sowa miał go przy sobie od dawna. Być może ofiarował nie dzwonka w zaniedbanej świątyni wywoła inne wspomnienia niż wcześniej. Nie wiadomo, po co właściwie istnieje ten dzwonek. Być może Sowa trzymał go dla siebie, a może chciał go komuś przekazać. You and Master Owl have a deep connection. Should you offer it to Buddha, it may be a different experience than the one you had before. I will try it. I am not sure what memories you will see, but the bell belonged to Master Owl. So please, take care. Goodbye. Wiecie co, nie, ja wiem co mnie czeka, że tak to nazwę po części. Ale nie wiem wszystkiego, więc sam jestem podekscytowany. Tak naprawdę powiem wam tyle. Będziemy w tym samym miejscu co ostatnio. Tak. Dokładnie w tym samym, tylko... spodziewałem się, że całą lokację od początku będę musiał przełazić, a tutaj... tutaj się okazuje, że nie. Okej. Okay. Nie wiem, co mnie tutaj czeka, poza tym, że wiem, że będzie. Nie spodziewałem się tutaj starcia. Nawet nie wiem co o tym myśleć. Dobra. Nie, już. Dobra. Aha. Więc co chwilę może przywoływać dodatkowe psy. Super. I teraz zaczynam rozumieć, czemu ma być to ponoć niebezpieczne. No, no super.
Ale dalej nie rozumiem, czemu miałoby mi to jakoś wielce zaskoczyć. Okej, powrót do tej lokacji sam sobie jest zaskoczeniem wielkim, ale... Dobra, wiecie co? Nawet nie będę się oszczędzał, tylko... Lecę. Na dzień dobry spróbuję go zdobycia śmiertelności. A, no tak, ci. Nawet nie wiem co o tym... No, nie mówcie mi, że zginę od tych psów. Czy gorsza śmierć niż zginąć od samobójstwa? Fajnie, postać mi się zablokowała. No i teraz oczywiście trzy psy, więc... Śmierć znowu. Czyżby? A może los się odwróci? I po raz pierwszy nie da mi zginąć od tak po prostu, bo tak. Nie no, oczywiście, że zginę. Nawet nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Odcinek... Prawdopodobnie skończy na tym, że będę tylko umierał bezcelowo. Więc mam może taki w sobie... Znowu jest mur. No cóż. Spróbuję potem może jeszcze kiedyś z nim zawalczyć, ale na obecny moment nie widzę, by było to obowiązkowe. Więc... Nawet nie sprawdziłem, co to za materiał, ale to jest chyba ten najrzadszy proszek. Dobra. W sumie... Czemu coś fajnego, ale... No, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się tego wszystkiego. Dobra. Tak więc, jest posążek, jest przejście. Mi się wydaje, bo wiele rzeczy jest przedstawionych całkowicie... zmiennie do tego, co było tam, no wiecie, w pierwszej lokacji. W sumie w pierwszej wersji, bo dalej chyba ta sama lokacja, chyba że się okaże jeszcze, że już coś to się działo tam, tylko w jakimś całkowicie innym miejscu, które wygląda podobnie. Kolejny. Jezu, ile ich tu jest? Nie. Nie mam czasu na zabawę z tymi przeciwnikami. Complaining, so long as there's coin and booze in it. A więc wygląda na to, że Sofa zdradził już dużo wcześniej, wow. I oznacza to chyba tylko tyle, że będzie tych dwóch bossów? Nie, w sumie nie wiem. Wow. Nie, ale połączenie idealne, szczerze mówiąc. Nie wiem, z którymi nie umiem walczyć. Do tego jeszcze
dwa razy więcej wszystkiego, większe zagrożenie. Całe szczęście ostatnio pokonałem Orin, tą wodną Orin czy coś, nie pamiętam jak się nazywała, więc teraz przynajmniej nie muszę marnować tykwy na leczenie się zawsze. Jeśli są zwykli, ci prostsi oponenci, no można zająć się nimi. Dobra, to jest najważniejsze, czy... dobra, przynajmniej tyle dobre... Przynajmniej tyle fajnie, że... Przynajmniej tyle fajnie, że właśnie kontynuując, on nie jest bossem, ten drugi. No ale to nie zmienia faktu, żeby ginął co chwilę. Ale znowu pijak? Przecież ja się chyba już kiedyś biłem z pijakiem. Ale no w sumie to jest to samo wspomnienie, już teraz mam na to potwierdzenie, tylko tyle, że w całkowicie innej wariacji. Nie wykorzystałem możliwości, a to szkoda. Może na nim się uda wydłużyć mój miecz. Jakkolwiek by to nie brzmiało, no niestety nie. Chociaż mogłem. Bo ciągle zapominam o jednej sztuczce, która istnieje. Dobra. Jeśli się jego pozbędę, to pijaka pokonam. A póki on tu jest, to wątpię, bym miał jakiekolwiek szanse. Chyba, że... Będę używał tego. No jasne, jeszcze teraz trucizna i brak możliwości uleczenia się i śmierć. Oczywiście jedna śmierć to za mało. Muszę zginąć, no, podwójnie. Ja w sumie już teraz potrójnie. Chociaż tak na logikę tej gry to powinienem zginąć tylko dwa razy. Tak sama nazwa sugeruje Shadows Die Twice. Dobra, to już mi koniec. Czuję to, po prostu. A jednak nie. Może jednak jeszcze coś wywalczę. Dobra, odtrutka w proszku. Dobra. Tylko spokój. Super. No, nie chciał, po prostu nie chciał. Ja już czułem, że nie chce mi zrobić tego ciosu. Garść popiołu, seria. Dobra. No, ale teraz mogę już jak z równym się walczyć z pijakiem. Bo on sam w sobie raczej wielkim problemem nie będzie. No dobra, może będzie. Chociaż jeśli będę żarł pastylki, to może jeszcze sobie poradzę. No nie. Nieostrożny byłem. Dobra. Pastylka. Mogą niby ryż wziąć. Nawet to byłby lepszy wybór. Okej, zaczął pić, więc mam chwilę. No! Tak blisko! Nie. Wiecie co, nie. Już zastanawiałem się, jak to zrobić, ale widząc po czasie i po mojej frustracji, wszystko chyba lepiej by wyglądało, gdyby było na live robione. Czego w sumie potwierdzeniem jest ostatni live, jak tam po prostu wyjątkowo dobrze wszystko poszło. Dobra. Ale oczywiście ten odcinek jeszcze doprowadzę do końca, nie będę... Przerwał tak nagle czy coś. Chociaż już czuję, że nie jestem w formie. W przeciwieństwie do tego, gdy te 3 godziny przysiedziałem i... Jezu, co tam się działo. Bardzo żałujcie, jeśli was nie było już i jeszcze nie zobaczyliście. Dobra.
Im więcej bym ich na spokojnie wyglądał, tym lepiej, co prawda, ale... No jakby nie było, i tak dam radę. Walczyłem już z gorszymi. Dałem radę. Dobra, przy okazji jeszcze... Kolejny saka z Ashiny? Okej. Okay. Na mój gust trochę tego za dużo wręcz. Okej. Okay. A, oni, tak. Im szybciej na spokojnie wyeliminuję wszystko, tym lepiej. Najchętniej to bym tamtego też wyeliminował, wiecie, no tego w... W czapce jak zakonnica. Na spokojnie. Ale jestem pewien, że się nie da, więc... Chociaż tym razem aktywuję sobie... Coś, co mi ułatwi starcie. Ja jestem prawie pewien, że to mi naprawdę przyspiesza ciosy. Wiem, że znacznie wydłuża zasięg, ale mi się wydaje, że też przyspiesza, więc... Może to jest... Może to są tylko moje jakieś wyobrażenia, a może naprawdę. Nie wiem jak z siłą ciosu, ale... Szczerze, podoba mi się. Efekt. Super. Zatrute strzały. Od zwykłego przeciwnika, nie. To już po prostu... Nie, to już przez poniżej pasa dla mnie. O, ci śmierć. Dobra. Chwila spokoju. To trudka. Może właśnie w sumie powinien się najpierw zająć pijakiem. Nie, bo tamten w sumie mi żyć nie da. Dobra. Nie no, muszę w ten sposób. Wiem, że to może marnotrawstwo, chociaż... W sumie mogłem się jeszcze lepiej przygotować i tą wzmocnioną wersję tego wziąć. Bo on kosztuje tyle samo, a jest nieporównywalnie skuteczniejsza, więc... Dobra. Chyba w sumie to będzie ostatnia próba. Nie no, nie może być ostatnia, bo w sumie... Ja będę ukrywał, nie wiem... Ile i co mi jeszcze czeka na ścieżce do ukończenia gry. Wiecie, nie chodzi o zakończenie, tylko... Moment, w którym po prostu będę już podejmował decyzję, które zakończenie wybieram z tych trzech, które mi zostały. Więc może... Okej, dobra. Nie. Nie, to nie na moje nerwy. Jakkolwiek by nie było z tym zakończeniem, po prostu nie wiem. Jakoś tak chyba lepiej będzie, jeśli pójdę do źródlanego pałacu i nazbieram tam pełno gotówki, pełno jakichś innych rzeczy i po prostu, rozumiecie, no, przygotuję się lepiej. 5 poziomów, tylko tyle potrzeba dla mnie do szczęścia związanego z posiadaniem ulepszonego do bycia śmiertelności. Kto mi znowu zauważył? A, on. No tak. No to właśnie czuję, że dużo łatwiej. Może jeszcze raz z nim pogadam? Aha. A tam ostrzeżenie czy coś. Mój father is now a noble. And the moment he became one, he found himself entranced by a carp. The great carp. For a long, long time since, he's done nothing but feed that cursed carp. Young man, please release my father from the carp's bewitching powers. I know my father wouldn't wish for an eternity like that. Aha. Już nie będzie tej porady. Ale już wiem chyba wszystko, co powinienem wiedzieć, czyli pierwsza sprawa. Nie podchodź do czerwonego, kiedy jest tam ktokolwiek inny niż on tylko. Inaczej mówiąc, trzeba wziąć czerwonego z zaskoczenia. Tak, teraz tutaj on. No i ten przeciwnik, który... Bądź co bądź, jakiby wkurzając nie był, trudny nie jest. Nie wiem, że łatwo byłoby zrobić na nim ten cały atak
zabójczy cios po prostu z, no, z powietrza. Też nie sprawdzałem, ale mniejsza to. Dobra. Tutaj idzie kolejny. A, i on jest pilnowany, dobra. Okej. Okay. Teraz tutaj. Serio wpadłem w to samo miejsce, z którego przed chwilą uciekałem. Dobra, mniejsza to. Dużo gotówki z nich wypada, więc tak czy jak będzie łatwo. Muszę widzieć, gdzie oni poleźli. Chyba tego nie mogę zobaczyć. Dobra. No, dobra, już wiem, gdzie są. To było już naprawdę wredne. Nie. A w sumie sam się o to prosiłem, więc... Ponownie. 2800. Niby tak dużo, jednak patrząc na to, że jeden opponent potrafi dawać około 500, to nie czuć tej straty. Chyba nawet będę musiał sobie trochę pofarmić doświadczenie i pieniądze poza odcinkami. Gdybym to zrobił, to bym miał dużo łatwiejsze podejście do wszystkiego. Dobra. Nie, mi się wydaje, że im szybciej i częściej używam ciosów, to na tym trybie po prostu szybciej zaczynam w końcu atakować. Może to są moje wyobrażenia tylko. Nie wiem, tak łatwo jest przełamać ich posturę, jak są pojedyncze, rzecz jasna, ale tak siak. Dobra, jeden łyczek nie zaszkodzi. Jakby tu iść dalej? Wiem, że tu jest on. Kolejna grupa. Może w sumie czerwony nie ma takiej mocy, tylko po prostu... O, oni mnie może zauważyli i tyle. Tak, nawet bardziej prawdopodobne to jest. Dobra. Jezu, nie, tylko nie zidzę. Nie. Nie, nie, jest... Co to miał? Okej, okay, dobra. Bo już wiem, o jakim karpiu była mowa. Jak wiesz, jaki duży ten karp. Dobra. W sumie nie jest to najlepszy sposób na walkę, powiem szczerze, ale skuteczny. Na tyle skuteczny, że udało mi się pokonać ich. Okej. Okay. Tak więc wracając do tematu, wiem, że żyje tu jakiś olbrzymi karp. Gaduję, że nie jest przyjazny. Ale wolę nawet nie sprawdzać, jeśli to nie będzie konieczne. Dobra. A tak właściwie jak tam z gotówką? 1800, okej. Okay. I dwa punkty już uzbierane. Jest to może jeszcze to, co bym chciał, ale tak czy siak trochę już jest, okej. Okay. Ten jest kolejny z tych... strzelców. Czy ten do mnie nie zauważy? I go wyeliminuję tak na spokojnie. Tak, udało się. Dalej nie wiem, co to są za stwory, poza tym, że wyglądają jak jakieś dziwne coś z mackami. Z
są kolejne dwa, to najłatwiej będzie w ten sposób to zrobić. Nawet nie wiem, czym są, jak mówiłem. Nie chcę wiedzieć chyba, jaką, że tak nazwę, klasę reprezentuje akurat ta grupa. Okej, to jest łucznik, to akurat fajnie, bo łuczników szybko można przełamać. No, można po prostu szybko im posturę złamać, nic z tym. Którzy są wyspecjalizowani w mieczu. Ich trzeba mocno pokontrować. To w sumie też nie jest problemem, ale no jednak. Trochę więcej uwagi wymaga. Dobra. Idziemy dalej. Na dach. Chyba nawet byłem? A może nie? Znaczy, bardzo ładne miejsce, takie... Okej. No nie no, znowu się spóźniłem. Materiałów niskiego poziomu i pastylek. Nie wiem w sumie co bardziej bezużyteczne. Ja przedstawiam bardziej materiały, bo w sumie pastylki zawsze się przydadzą. Nie za dużo ich tutaj trochę, ale w sumie tych teren, więc... A, czyli tam się po prostu będą... W sumie dalej nie wiem co robić, ale coś robić. Okej, to może się zaskradał, to udałoby mi się chociaż jednego wyeliminować, zanim mnie zauważą ponownie, no... Serio. Czyli te piłki też są groźne. W sumie tak naprawdę nawet nie wiem, czy to są piłki, ale no, nazwałem to piłką, bo wyglądało jak piłka. Aha. Z każdej strony po prostu miliony wrogów, dla nich chwili spokoju. W sumie sam sobie na to zapracowałem, że tak to nazwę, więc... Najlepiej będzie, jeśli się przestanę tym interesować i... Lecimy dalej. Albo widziałem jakiś pasek bossa, albo mi się wydawało. I oby mi się wydawało, bo jednak nie mam dzisiaj naprawdę cierpliwości do tych wszystkich bossów, minibossów i innych takich rzeczy. O, FPS-y mi chyba spadają trochę. Też lokacja, która naprawdę... Jestem prawie pewien, że mi przyciąża komputer z Sekiro. Chociaż, no żeby nie było, nie mam jakiegoś wyjątkowego komputera. Nie jest on wcale taki zły. No ale do prawdziwego takiego komputera gamingowego z wysokiej półki tym daleko. Głównie tak szczerze to chyba przez kartę graficzną, bo jednak reszta jest dosyć porządna. Przecież karta w samym w sobie też nie jest zła. Albo w sumie nie wiem co jest nie tak z nim, ale wiem, że coś na pewno. Albo nic. Albo coś, w sumie będę tak... głowił nad tym wszystkim. A więc jest tutaj miniboss. Pamiętam gościa nawet. A i właśnie, jeszcze póki tu jestem, to chcę sprawdzić jedną rzecz, chodzi o tego parasola. Bo słyszałem, że ponoć jest tutaj fajna sztuczka z nim. Uwaga, uwaga. Ha. Aha. Ja myślałem, że dostanę jakąś właściwość. Kiedy słyszałem, że ponoć, to wszystko podpala mi jeszcze tym... czymś w stylu konfetti, ale jednak chyba nie. Dobra. Nawet jeśli nie, to... mam zapas konfetti tym razem. I... w sumie spróbuję pokonać tego gościa, co mi szkodzi. Aż już się zniebiłem, nie było tak źle. Ale jest nie... strach, strach. Nawet nie zauważyłem, że pod nim jest tyle strachu. Tak samo słabe jak wcześniej, więc nie ma co się przejmować. Polega na tym, że nawet nie wiem, gdzie się teraz pojawi. A! Czyli on po prostu na długości rzeki tym razem będzie siedział.
Dobra, środek uspokajający jest koniecznie potrzebny. Super. I pewnie znowu będzie na drugim końcu rzeki teraz. Nie, nie. Nie. Nie, 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 nie. Ach, 40 minut. A gra sama pokazuje, że dzisiaj nie jest mój dzień, albo że mam tu grać na live'ach, nie na odcinkach, więc... No na tym kończę, nawet nie będę dłużej udawał, że chcę grać, po prostu gra mnie wymęczyła dzisiaj. Chociaż nie będę ukrywał chęci do przejścia całego Sekiro dalej są, więc... No jeśli wam się podobało, to zostawcie tego lajka czy cokolwiek. No i trzymajcie się już w następnych odcinkach bądź live'ach z Sekiro oraz innych gier. Hej!